Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd Kuła, to jest Portal Stories Mel i normalnie alleluja. Udało mi się rozwikłać tą zagadkę, chodzi po prostu o to, że ja mogę tutaj na podłodze również zrobić dziurę. Tego po prostu wtedy podczas ostatniego nagrania nie wykminiłem. I to już jest teraz o tyle proste, że mogę sobie po prostu zrobić tak. Tutaj robię ten portal, znaczy tego... O, skrzyneczkę. Ona teraz, ojej. O. Ona teraz otwiera mi tutaj to. Teraz naciskam guzik. Tam portal zastrzeżony jest zniszczona, a laser uderza mi tu. No i aleluja, tak jak powiedziałem. Przeszedłem tu całą minutę od momentu zaczęcia nagrania. Aha, czyli następna komora to jest ostatnia z roślinkami, czyli ostatnia, w której tenże Aegis, czy jak on tam się nazywał, nie może mnie namierzyć. Czyli krótko mówiąc, no, ziom, spiesz się i spieprzaj. Myślę, ziomalka, bo Mel to jest chyba kobieta, co oczywiście wywnioskowałem między innymi po pomalowanych paznokciach. Właśnie to ani razu nie przyglądałem się w portalu lustrze, trzeba by zaraz to poprawić. Zaraz spróbujemy, czy to będzie narożne. You should find a way out of this test chamber before your portal gun's black hole violently implodes. Anyway, beyond one of these walls are catwalks leading to the end of a manufacturing line. To jest chyba woda, na której ja nie chcę się znaleźć. Dobra, czy tu to mi daje skrzynkę, czy co mi to daje? A, tam jest skrzynka, tak? Ale co mi po tym? To ja jeszcze nie wiem. A, tak, to damy tu. Ciągle jest niebieski. Tu mogę dać niebieski. Opa. Udało mi się przeskoczyć. Wow. Moment. Aha, dobra, to muszę doprowadzić tu, tak? Okej. Ale jak mam? Ja nie mam przecież dwóch skrzynek, to jak ja mam nacisnąć dwa na raz? A tam coś jest, moment. A, czy no tak, mówię, że zepsute, no tak wysłuchałem. O, przepraszam, chciałem sprawdzić, czy mogę zabugować, czy coś. No co w ogóle osiągniecie za tamto? Czy może to było, że próbowałem rozwiązać nierozwiązywalną zagadkę? Nie wiem, no. Nie wiem, no, może dostałem, że się poparzyłem przy próbie. Będąc jednocześnie dotykając glutków, no nie wiem. It's now or never. We've got to make our organic threat presence shown on scanners. Reacquiring target. Ktoś nie ściga. That was quick. Better keep moving. Siemano. This is the room where they test if cubes are actually able to press buttons. It's some vital testing. A cube that can't press buttons? It's a total waste. Lol. Czyli wypadek tam sobie zrobię portal. O, ja się muszę przecież przejść przez tą barierkę, bo tutaj nie ma przejścia. You should be able to slip through the door if it opens. Don't stay too long though. Those doors will close with 5000 pounds of pressure. Nie, minął się. Dobra, tutaj to nie trudno się domyślić, co mam zrobić. Mnie to w ogóle te drzwi, on mówi, że mogą mnie zgnieść. Ha. Did you know that after science weighted storage cubes have to be bulletproof? O, ciekawe. Well, that cube wasn't strong enough. Ha. Only six
66% of all the cube produced here are strong enough. No, ciekawe. Czy tylko co trzecia skrzynka przechodzi ten test? There are no cameras in this part of the facility, so Aegis won't be able to trap us. Still, we've got to take him out if you want to leave this place. Patrzcie, na razie żona wczynka nie przeżyła. Okej. Dobra, czyli tu nie ma chyba nic, co mnie interesowało. Dobra, idziemy dalej. Lolis. A, ziemniak! Tu chyba nie ma nic interesującego, tu też. Przed chwilą myślałem, że to niebieski poblask to Wetley. To by było zabawne. Dobra, teraz pusto tu. Czemu nie ma żadnych trupów w ogóle? Oh, there you are. I thought maybe somehow you managed to get lost. Anyway, we're almost at Aegis's part of the facility. Mind your head here. Those metal plates will hurt if they hit you. Can you believe it takes six of those plates to make one cube? Ridiculous! O, faktycznie. A tu oczywiście nie przejdę. Czy co, muszę iść? A tu wszystko jest pozamykane, czyli muszę po prostu bezczelnie przejść między skrzynkami. O, wezmę sobie jedną na pamiątkę, a co? Ktoś mi zabroni? A raczej nie. Mam nadzieję. Szklanka, to mnie nie interesuje. Przejdę ten tutaj tak. No trudno. Aegis's lair. What an impressive sight. Ciekawe. Jest ciemno. The power's been cut off here, but I think I can help. Just give me a moment. Yes, oh. That worked. Let's get going. This reminds me of the day I ended up falling down into those junkyard offices. Dark room. No lights. Hit the end of a management rail and down I went. Luckily I found you still alive in that vault or I'd have been stuck there forever. So, thanks. Careful, careful. Oh. There's a hole in the floor ahead. Oh, dzięki za info, John. Just a bit further and we can get to the mainframe rooms. There should be a lever near that door to open it up. Udało się. O kurde. You ready, Mel? Niekoniecznie. Ej, ja chciałem do góry. Do góry! A, nie dało się. Haha, tam był sufit. Dobra, nic nie mówiłem. Czyli standardowo, winda równa się wczytywanko. No i chyba zbliżamy się jakoś do końca, bo tak mi się wydaje, skoro tutaj celem jest zniszczenie Aegisa, a potem wydostanie się stąd, bo to jest chyba jakieś równoznaczne. No ale zobaczymy. Czy zdążymy w tym odcinku? Look, nie wiem, zobaczymy. I just wanted to say something. I couldn't have done any of this without your help. If it wasn't for you, I'd still be stuck down there in the junkyard offices. Probably my battery backup would have run out in a few days. So, thanks. O, jak milusio. So, let's get this done. Whatever happens, I believe in you. Really. Oh. Mechanic threat and mechanical threat number one detected in central hub. Countermeasures and... Hey, all right, so, in order to get to the Aegis core, we need to turn on the power, unlock the doors, and replace the turrets. Once that's done, we should have a clear shot at Aegis. Let's get going. A, czy muszę wcześniej trzy różne rzeczy zrobić, żeby się do niego dostać. No dobra, to ma pewien sens nawet. Don't shoot! Mieszki zawsze mnie bawiły w tej grze, są mega sweetaśne. A, tego nie otworzę. A to owszem. Every vent in there is filled with those turrets. We pulled up every last one of them a long time ago.
mogę też pójść, tylko ja tu tam będzie. No nieważne. Okay, Mel, I'm reading that the generators are offline. Only way that the security systems can come online is to turn on those generators. But according to my research, the manual startup is over in the control room for generator 2. And it's locked. The control room for generator 1 has a manual security override though. Give it a try. What's the worst that could happen? Okay. Jeśli powiedział, co najgorszego może się wydarzyć, to znaczy, że coś kiepskiego się wydarzy. Dobra. Uruchamiam pierwszy generator, a drugi zamknięty. Zobaczmy. Oh, fuck. You can't open the doors from the inside anymore. Hurry, find a way to turn that other generator on and then get out of here. Wszystko fajnie, tylko że... O! Ale tak może ich tu pokuszę trochę, to rozwalą szyby. A tą szybę też rozwalicie? Ej! Halo, tu jestem! O fakt, dobra, posłuchały. Ma to swoje zalety. Fak. Fak. Oj, 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 to nie zadziała. To też nie zadziała, jasny gwint. Tu jestem jeszcze, rozwalcie tą szybę też. A nie, ta szyba jest niezniszczalna, dobra. Może mogę strzelić im w podłogę tam. Nie? Aja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 j
w ogóle nie ratuje. Kurde, tu źle, tu niedobrze. Teraz, czy ja mogę wyskoczyć po prostu przez okno? Dobra. Nie było tematu. Well, I guess manual bypass does work, doesn't it? Good work. That's the first part. The security systems are now online. Oh, wait. I didn't think this through, did I? Dobra, udało się. Udało się, udało się coś. Now that we have the power turned back on, we need to go to the security room overlooking the bridge to the Aegis Core. Now that the security doors have unlocked, we should be able to get there. Czyli krótko wracam po prostu kawałek, tak? A, super, bramka. Tak, myślałem, że tutaj z jakiegoś powodu jest ta przerwa w barierce, żeby mógł tędy przejść. Przecisnąłem się tędy, już się bałem, że się nie będzie dało. Ja. Nie działa, no trudno. Mam nadzieję, że zrobię sobie skrót, ale nie piekło. Więc myślę, że rozwiązuję te trzy zagadki, które mnie czekają, bo to była pierwsza właśnie. No patrzcie, pojawiła się czerwona barierka. To samego Aegisa poznamy i pokonamy na końcu samego odcinka. Aegis has done quite a bit of redecorating on the scanners detected organic and mechanical control over to the chambers and executing. These things are turrets? Wait. I to będzie jedyne działko, którego nie... No właśnie, już się jestem denerwowany, że go nie wybije też w powietrze. Hehehe. A nie wierzę, że nie... Co, tych już się tak nie da łatwo? Dobra, może tędy w takim razie jakoś przejdę.
nie wydaje mi się, żeby te drzwi dało się otworzyć. No właśnie. Teraz coś tu wymyślę. Tylko jeszcze nie wiem co. Ale to się chyba może wejść na wszystko. I zginąć. Dokładnie o to mi chodziło. To był mój plan. Wykonałem go perfekcyjnie w 100%. Teraz to będą się wykonać jeszcze raz, tylko tym razem już bez zdjęcia, bo wiecie, pierwszy raz musiałem zginąć, a drugi raz już miałem, mam nie umierać, żeby to ogarnąć. No teraz tam coś jest, o. Mam pewien pomysł, tam zrobię niebieski, to tu zrobię pomarańczowy. Mnie to wciągnie. Aha! Dokładnie o to chodziło. Co robi ten guzik? Nic. Ale pech. Dwa wieżyczki. Ojej, ej, spadaj. Ty też. No, ty też. O, ta jedna przeżyła. Co robi to? Skrzynkę mi daj. Ja chcę skrzynkę, tak jest! Czy to teraz mogę tu zeskoczyć, tak? Hop! Wow! I mogę sobie przejść już na spokojnie. Nie wiem po co mi ta skrzynka, ale na pewno się przyda. Nawet nie wiecie, czy jakby to trzeba zapewnić, że pomarańczowym portalem. Ojej. Już tego nie było. Lana. A, pa skrzynko. Dobra, zastanawiam się, jak się teraz powinienem tutaj przedostać. A, bo tu jest jakaś... Ja tą skrzynkę mogę tutaj dać na te drzwi. Znaczy na guzik, żeby drzwi otworzyć. Teraz to mi zmieni, że będzie mnie wypychało, tak? No to. A to nie, zaraz, nie o to chodziło chyba. Aaa, utknąłem? Nie. A te drzwi się otworzą teraz? Ej, nie, nie, nie. Kurde, bela. Dobra, zaraz. Ja na bank to jakoś... Aha, już wiem. Już wszystko bym sam zrobić. Kurde, jeszcze raz tak spadnę i to się zawali chyba. Dobra, niebieskie wyjście zrobię tu. I sobie tam polecę. A tak fikuśnie. Jak tam z czasem. Dobra. Za minut 3 powinniśmy to już wyłączyć. Ale w międzyczasie zdążymy, my się tą łamigłówkę jeszcze rozwiązać. Well, it seems he's diverted all the power that was going to the Death Kisslers into the turret production. Alright, all that's left is those turrets. Remember how we pumped up the old turrets? This is where they might get useful. Head to the manufacturing line. Dobra, ale myślę, że... Here's the plan. Moment, posłuchajmy go. Take the turret production line down. So, there's about three ways I know to do this. The first should be easy and works most of the time. So go into the scanner area and take the turret out. Without the model, the turrets can't be built. Jeśli nie pamięć, mieli Wetley próbował już czegoś innego, no ale zobaczymy. Tak czy siak, bo on wtedy wczytuje jakiś chyba program z pamięci czy coś, ale to przekonamy się w następnym odcinku. To było na tyle, trzymajcie się i do następnego. Hej.